Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Powitajmy bramami obie drużyny i sędziów dzisiejszego spotkania. Pierwszy rzut, a druga warta, tym razem jeszcze nieskutecznie. To są zawodniczki, które nie grały jeszcze takich zawodów. One były spięte. One są przygotowane, one mają kilkanaście zagrań przygotowanych, ale presja, publiczność powodowało to, że zaczęły się badać. Natomiast dziewczyny z Tczewa, bardzo doświadczone, wykorzystywały to i zawodniczka obrotowa powodowała duże rotacje w zespole i podania do niej kończyły się bramkami. No, można powiedzieć, że to był mój dzień, chociaż bywało, że wpadała piłka do bramki. Niestety nie mogłam jej powstrzymać przy sytuacjach, które jednak mogłabym. No, gra się posypała, trudno nawet wytłumaczyć dlaczego. Nie wiem, czy dziewczyny się zadowoliły tym prowadzeniem i zostały w jakiś sposób uśpione. Pojawiły się błędy, nieodpowiednie decyzje i no, niestety później się potoczyło nie po naszej myśli już gra. No, bardzo fajne zawody. Na początku dziewczyny spięte, zdenerwowane, popełniały błędy, jednak ambicja i taka wola walki powodowała, że z trudnych opresji wychodziły i odrabialiśmy te straty. Podejrzewam, że jak te błędy by były wyeliminowane, to ten wynik oscylowałby powyżej 40 bramek. Naprawdę solidna piłka ręczna w wykonaniu moich zawodniczek. Wielkie święto mężczyzkiego sportu, wygrany mecz. I to, o czym rozmawialiśmy od dłuższego czasu, czyli o tym, że mamy bardzo duży potencjał w sportach zespołowych. Tym sportem wiodącym jest piłka ręczna. Dzisiaj okazało się, że jest to prawda, bo dzisiejsza wola walki na boisku, wielkie umiejętności naszych zawodniczek przesądziły o tym, że dzisiejszy mecz wygraliśmy i wygraliśmy bardzo wysoko. Jest to dobry prognostyk do tego, żeby osiągać kolejne zwycięstwa, żeby na koniec sezonu to miejsce było jak najwyższe i pokazuje, że naprawdę mamy zdolną młodzież, bo
Trzeba to podkreślić, że dziewczyny, które tutaj dzisiaj grały i wygrały z drużyną, która jeszcze 2 lata temu grała w Superlidze, są to dziewczyny z Łomży, są to juniorki, które osiągały bardzo wysokie sukcesy i wchodzą do tej piłki seniorskiej, jak widzimy, wchodzą naprawdę z wielkim sukcesem, bo zwycięstwo tak wysokie odniesione dzisiaj na parkiecie w Łomży pokazuje, że naprawdę można w Łomży zbudować bardzo silny zespół. Znakomity kontratak Łomżanek wykończony przez Anetę Kolić. Powiem tak, w ogóle cały system naszego działania się zmienił o 180 stopni. Nowe zagrywki, inaczej w ogóle wyglądają treningi. Można powiedzieć, że to w ogóle jest kompletnie inna drużyna z tymi samymi zawodniczkami. Kasia, przed nami przede wszystkim praca. Zdecydowanie praca. To są dziewczyny tak oddane do pracy, że aż przyjemnie się z nimi pracuje. Wykonują wszystkie zalecenia. Treningi są naprawdę, jakby to zrealizowały co na treningu, to ten wynik by był zdecydowanie jeszcze lepszy, bo kapitalnie trenują. No jeszcze trzeba im po prostu oswojenia z pierwszą ligą. Że największym mankamentem jest podanie chwyt. To, co jest podstawą w piłce ręcznej. Ja to zawsze wszystkimi zespołami, którymi pracuję, z kadrami, zawsze powtarzam, że podanie chwyt. Jeżeli mam chwyconą dokładnie piłkę, ja wiem, co z nią zrobić, wiem, jak mam rzucić, wiem, jak mam wykonać zwód. Jeżeli tego elementu opanowanego nie ma, następują dochwyty, błędy i dlatego będziemy nacisk kładli na podanie, chwyt oraz rzuty z drugiej linii, ponieważ też to było tą słabą stroną w dzisiejszym meczu. No, zazdroszczę Wam tej atmosfery, podziwiam, że się taką drużynę zbudowało. Młodość, trochę rutyny, Kasia, wiadomo, Cekała, znam z tego nazwiska, więc myślę, że tutaj dobra piłka ręczna będzie się tworzyła i życzę Wam dużo sukcesów. Dobry. I mam nadzieję, że ogromne owacje w pierwszym życiu Pana Prezydenta. Trzecia daje, i spróbuję najpierw Pana Prezydenta o wykonanie rzutu, za chwilę gwizdek. Rzut na bramkę, trzymamy kciuki. Czekamy na gwizdek. Pierwszy rzut na bramkę. Jeszcze raz. Rzut musi być skuteczny. Tym razem Olga Jakuczewska. Jest to nowe doświadczenie, bo akurat jeżeli chodzi o sport, to tym sportem, w którym przez wiele lat jeszcze nadal gram, bo też bardzo często gram w różnego rodzaju rywalizacji samorządowców, jest piłka nożna. Takie moja pierwsza styczność dzisiaj z piłką ręczną w tym wydaniu zawodnika i powiem szczerze, naprawdę duże wyzwanie, dlatego, bo może nie wszyscy też o tym wiedzą, ale ta piłka ma na sobie klej, jest to klej bardzo silny, tak? I podchodząc do takiego rzutu, człowiek ma wrażenie, że ta piłka może zaraz gdzieś odskoczyć, bądź zmienić kierunek, więc taka pierwsza myśl przychodzi na to, żeby ten strzał był jak najsilniejszy. Nie zastanawia się człowiek nad precyzją, no ale już za tym czwartym razem udało się trafić, ale to też pokazuje, mówię, że naprawdę trzeba trenować i poprzez dobry trening, poprzez poty wylane właśnie na hali można osiągać sukces. I widać to po naszych zawodniczkach, że oprócz tego talentu ta praca powoduje, że są te sukcesy i mam nadzieję, że tych meczów będzie, zwycięskich oczywiście będzie jak najwięcej i ta dyscyplina będzie się rozwijać i da też impuls do tego, żeby kolejne dyscypliny w naszym mieście podniosły sobie poprzeczkę wyżej, a wówczas też będę starał się pomagać. Dziękuję.
Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.